Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Magdalena Kurowska, przewodnicząca Rady Kobiet w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry. Za nami rok funkcjonowania Opolskiej Rady Kobiet. Chciałabym, żebyś opowiedziała, no myślę, że nie da się w kilku słowach, ale żebyś w skrócie opowiedziała o tych najważniejszych inicjatywach, które udało się zrealizować w ciągu tego roku. Myślę, że najwięcej osób kojarzy nas głównie z Tygodniem Kobiet, kiedy w marcu bardzo dużo się działo. My chciałyśmy mieć 7 dni fajnych warsztatów, spotkań, wydarzeń, wykładów. Wyszło 11 dni. Wielu partnerów instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, uczelni, biznesu przede wszystkim opolskiego i osób fizycznych, które poczuły tę samą więź do działania na rzecz kobiet, na rzecz równości, na rzecz tego, żeby ten głos kobiet wybrzmiał. I tak zrobiliśmy 11-dniowy tydzień kobiet, 58 wydarzeń, co w ogóle przekroczyło nasze najśmielsze marzenia. I myślę, że to było takie dla nas takim zielonym światłem do tego, że Rada Kobiet jest potrzebna, że gdzieś zauważa się potrzebę, żeby mówić o tych sprawach, żeby dyskutować, żeby być ze sobą razem i to później napędziło kolejne nasze działania. A tych działań jest naprawdę dużo, bo my i regularnie mamy darmowe porady dla kobiet. Mówię tutaj o poradach prawnych i mediacyjnych. Zresztą nie tylko kobiet, bo też panowie też się pojawiają na tych poradach. Regularnie pojawiamy się w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów. To jest nasze takie cykliczne działanie. Parę dni temu wystartowaliśmy z kolejnym cyklicznym wydarzeniem w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie ostatnio rozmawiałyśmy o tym, jak dbać o relacje, jak o związek, a co jeśli na przykład ta relacja się już nie udaje i pozostaje na przykład rozwód, więc o tym też rozmawiałyśmy. W kolejnych miesiącach mam nadzieję, że będziemy rozmawiać o różowym październiku, czyli profilaktyce raka zdrowia. No i oczywiście mój temat koni, który chciałabym też wprowadzić tutaj do takiej debaty publicznej, czyli strata żałoba, jak sobie radzić z różnymi trudnymi emocjami. Więc to są kolejne cykliczne rzeczy, którymi się zajmujemy, ale na powierzchni tych wszystkich działań tak naprawdę jest ogrom pracy niewidzialnej, spotkań w Radzie Miasta, w Ratuszu, w Urzędzie Miasta, z organizacjami pozarządowymi, z mieszkankami, mieszkańcami Opola, którzy mają swoje własne pomysły, inicjatywy, chcą nas zaprosić, biznesy się do nas zgłaszają. To jest dużo pracy nad ułożeniem jednego wspólnego głosu. Nas w Radzie jest 18, a jako Rada musimy mówić jednym głosem, więc przygotowanie wszystkich opinii, rekomendacji, które później na przykład skutkują tym, że pojawia się dr Danuta Berlińska jako patronka ulicy w dzielnicy profesorskiej, że pojawia się rozmowa o kobietach w przestrzeni publicznej i na przykład być może w niedalekiej przyszłości dzielnica Opolanek. To wszystko to właśnie efekt rozmów, które często są niewidoczne, zajmują dużo czasu, być może nie są aż tak interesujące dla osób z zewnątrz, ale niezbędne do tego, żeby perspektywa kobiet była wprowadzona w tą tkankę miejską. No i to jest pokłosie tej naszej 12-miesięcznej pracy. Trochę nas ubyło, trochę nas przybyło, bo pojawiają się stałe gościnie i goście na naszych wydarzeniach. Nawiązaliśmy współpracę, zsieciowaliśmy się i teraz jako Rada Kobiet z Opola jeździmy po całej Polsce, bierzemy udział w konferencjach, rozmawiamy o Radach Kobiet, o tym, że trzeba kobiety włączać do decyzyjnego procesu, procesu decyzyjnego. Dużo się wydarzyło, dużo się naprawdę wydarzyło i myślę, że więcej się jeszcze wydarzy, bo na posiedzeniu tym rocznicowym wręczyliśmy prezydentowi naszą prośbę, rekomendację, aby naszą kadencję przedłużyć o kolejną kadencję prezydenta. Czekamy na dokument i ostateczną decyzję. Mam nadzieję, że pan prezydent Ira też będzie chciał nas zaprosić do dalszej współpracy, ale jesteśmy też głęboko przekonane, że wykonaliśmy naprawdę dobrą robotę i możemy się przysłużyć mieszkankom, mieszkańcom jeszcze bardziej. Rada Kobiet jest organem doradczym, więc w jakich aspektach, czy tylko chodzi o dzielnicę bądź nazwę ulic, doradzałyście prezydentowi? Nasze działania to, jeśli chodzi o konsultacje, doradztwo, to faktycznie dużo naszych własnych inicjatyw, gdzieś wyciągniętych z obserwacji z życia w mieście, które później też inspirowały działania innych i tak na przykład teraz patronką placu przed dworcem PKP będzie Kora, wybrana w plebiscycie. To jest pokłosiem tego, co my zaproponowaliśmy, żeby tych kobiet było więcej w przestrzeni publicznej, ale też rozmawiałyśmy między sobą, a później wydałyśmy opinię, jeśli chodzi o urlopy menstruacyjne, ponieważ pojawiła się taka sugestia, by zmienić prawo pracy i na przykład wprowadzić ten aspekt. Przyszło do nas pytanie z zewnątrz, nawet nie z miasta, a z zewnątrz, żebyśmy jako rada zabrały głos.
głos, więc wystosowaliśmy odpowiednią opinię, pokazaliśmy plusy i minusy tego rozwiązania. Były też rekomendacje w związku, a w sumie nasz apel w sytuacji, kiedy Polki, ciężarne Polki ginęły w polskich szpitalach i tutaj też wystosowaliśmy swoje stanowisko, żeby pokazać, że nie zgadzamy się na to, by kobiety w tak ważnym momencie w życiu były pozostawione bez właściwej opieki. Więc to były takie trzy najjaskrawsze przykłady tego, jak pracujemy konsultacyjnie. No a w międzyczasie to są to właśnie takie już mniejsze doradztwo, czyli spotkanie jeden na jeden, rozmowa, jak coś może wyglądać, dlaczego nie może tak działać, a jak powinno właśnie działać. Nie jest to na papierze, ale jest to odnotowane w naszych kalendarzach, widząc poszczególne spotkania z mieszkankami i z odpowiednimi instytucjami. Wspomniałaś na początku, że jest was naście w Radzie Kobiet. No właśnie, czy te procesy decyzyjne są proste, czy te dyskusje są burzliwe? No bo 18 kobiet, które mają wystosować jeden apel, jedno stanowisko mają określić, to chyba nie jest łatwe zadanie. Nie, absolutnie nie. Myślę, że w każdym większym gremium to może być trudne, ale bardzo mnie cieszę, że każda z nas jest zupełnie inna, a jednak w wielu kwestiach zgadzamy się. A zgadzamy się na to, żeby kobietom żyło się lepiej, żeby żyło się przede wszystkim równiej. Zależy nam na tym, żeby ten głos kobiet był słyszany, był widziany i wdrażany w procesy decyzyjne. Nie jest to łatwe, ale stworzyliśmy sobie tak świetną atmosferę do współpracy. Jestem z tego bardzo dumna, że na przestrzeni tych 12 miesięcy były jakieś różne, i w sumie bardzo dobrze, były różne nieścisłości albo nie zawsze byliśmy jednogłośne, ale końcowo wypracowaliśmy wspaniały kompromis, który szedł w świat i dostawaliśmy dobre opinie na temat naszej pracy takiej konsultacyjnej. Więc podsumowując, nie jest to łatwe, a jednocześnie bardzo mnie to napawa dumą, jak widzę, jak wspólnie się w 18 pochylamy nad tym i chcemy wypracować to stanowisko, dogadać się, a później wprowadzić to w życie. Aby głos kobiet był słyszalny, przygotowałyście też postulaty, tak? Postulaty, które mają poprawić jakość życia Polek. I te postulaty zostały przesłane do komitetów wyborczych. No ale właśnie, najpierw chciałam, żebyś opowiedziała o tym, jakie to są postulaty. Zacznę od tego, że te postulaty wypracowaliśmy wspólnie z innymi radami kobiet w całej Polsce. Łącznie jest ich 12. Są rozbudowane też o takie aspekty na przykład administracyjne, żeby na przykład w każdym samorządzie taka Rada Kobiet obowiązkowo powstawała, tak jak powstają Rady Młodzieżowe czy Rady Seniorów. Chciałbyśmy, żeby te podmioty takie właśnie jak Rady Kobiet powstawały obowiązkowo, ale my wewnątrz Rady Opolskiej zdecydowaliśmy wybrać 5 priorytetów, które naszym zdaniem są najważniejsze. Jeden z tych najważniejszych to zdrowie ogólnie pojęte kobiet, zwłaszcza jeśli mówimy o zdrowiu reprodukcyjnym, o dostęp do bezpiecznej, profesjonalnej pomocy medycznej, o dostęp do żłobków, dostęp do bezpłatnej antykoncepcji, o in vitro, które jest finansowane z budżetu centralnego. Ten aspekt zdrowia reprodukcyjnego kobiet jest mocno rozwinięty u nas, bo na takim pierwszym miejscu i o to też chcemy zapytać komitety. Ale oprócz tego zależy nam na tym, żeby komitety, kandydaci, kandydatki zdecydowały się albo zadeklarowały się, jakie postulaty są im bliskie do realizacji, a jest tam na przykład mowa o wsparciu osób, które zajmują się osobami z niepełnosprawnościami, żeby ci opiekunowie, opiekunki miały prawo do pracy, godnej pracy, zarabiania, bo powiedzmy sobie szczerze, te pieniądze, które oni otrzymują jako taki, nie wiem, forma wynagrodzenia, bo wsparcia jest niewystarczająca na potrzeby życia po prostu, więc chcielibyśmy, żeby tutaj też w tej kwestii się komitety wypowiedziały. Rozmawialiśmy o konwencji stambulskiej, o tym, żeby skutecznie chronić kobiety i osoby z grup mniejszościowych przed przemocą domową i zależy nam na tym, żeby ten temat też wybrzmiał w postulatach. Rozmawialiśmy i zadeklarowaliśmy to, by zwrócić uwagę na telefon zaufania, na zdrowie psychiczne kobiet, młodzieży, dzieci. To jest dla nas bardzo ważne. I mogłabym jeszcze długo o tym opowiadać. Zachęcam, żeby zajrzeć na naszego fanpage'a dokładnie, przeczytać na tym, na czym te postulaty polegają. Nam zależy na tym, żeby kandydaci i kandydatki z poszczególnych komitetów w naszym okręgu wyborczym 21 jasno zadeklarowali, co jest dla nich ważne, co zamierzają wprowadzić. Jeśli mają swoje własne pomysły, jak na przykład miałaś ostatnio jedno spotkanie i tam kandydatka powiedziała, że bardzo jej zależy na kwestii pieczy zastępczej i chciałaby tę kwestię też poruszyć, jeśli wejdzie, albo wtedy, gdy wejdzie do Sejmu.
Zależy nam na tych własnych też inicjatywach i pomysłach, jak mogą się wpisywać w realizację tych postulatów. A nadrzędnym dla nas celem jest to, żeby te osoby, które są niezdecydowane, jeśli chodzi o to, na kogo zagłosować, mogły sięgnąć po te właśnie nasze postulaty, zobaczyć opinie i odpowiedzi komitetów, porównać sobie i powiedzieć, ok, już wiem, na kogo zagłosować. Bo to, co jest najważniejsze, to to, żeby kobiety nie rezygnowały z prawa głosu, które babki i nasze prababki wywalczyły, a z którego niestety rezygnują młode kobiety, najczęściej między 18 a 34 rokiem. No na przykład właśnie najczęściej mówiąc, nie wiem, na kogo zagłosować, mój głos się nie liczy i tak dalej, i tak dalej. Chcemy to zmienić i zachęcić kobiety do głosowania. No właśnie, w jaki sposób chcecie to robić? Bo na fanpage'u zapowiadacie akcję i tak naprawdę wydarzenia, które będą miały miejsce w ciągu najbliższych dni, bo zostało do wyborów nieco ponad 2 tygodnie. Dokładnie tak. W niektórych wydarzeniach miejskich, w których brałyśmy udział, miałyśmy ze sobą wlepki, rozmawiałyśmy o tym, z jaką motywacją kobiety idą do wyborów. Mamy małe gadżety, które zachęcają i przypominają na co dzień, że 15 października wszystkie widzimy się przy urnach. To było właśnie na przykład na Święcie Lata, teraz niedawno w Miejskiej Bibliotece też można było nabyć te gadżety zarazem z nami i porozmawiać o swoich obawach albo właśnie pomysłach, jak te wybory powinny wyglądać. Dużo rozmawiamy z naszymi kobietami zaprzyjaźnionymi i z tymi, z którymi się spotykamy. Uświadamiamy im to, jak ważne jest, żeby pójść do urny i zagłosować, ale też planujemy małą taką serię filmów, gdzie my będziemy opowiadać o naszych powodach do głosowania i niebawem nagrywamy i będziemy je wypuszczać aż do wyborów. A poza tym włączyłyśmy się po prostu do kampanii profrekwencyjnej Głos Kobiet i jako rzesza organizacji pozarządowych albo właśnie rad doradczych, jakimi są na przykład Rady Kobiet, gdzieś w Polsce idzie ten wątek i staje się to takim tematem naprawdę ogólnokrajowym. Co mnie bardzo cieszy, że o tym trzeba rozmawiać i na szczęście nie jest to jedyna inicjatywa, bo faktycznie tych inicjatyw takich profrekwencyjnych jest teraz naprawdę dużo i na pewno każda z tych osób, która jest niezdecydowana, nie wie, czy powinna iść i tak dalej, jak w ogóle się zapisać do wyborów, bo na przykład mieszka w innym miejscu, gdzie jest niż zameldowana, to na pewno zdobędzie tam informację. Jeśli nie od nas z Rady Kobiet w Opolu, to na pewno z innych tych inicjatyw profrekwencyjnych. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu i za rozmowę, a moim i Państwa gościem była Magdalena Kurowska, przewodnicząca Rady Kobiet w Opolu. Dziękuję.